Dzień dobry. My nawet chciałybyśmy, tak z Natalią uknęłyśmy przed spotkaniem, żeby było sprawiedliwe, skoro panie i panowie już coś o nas wiedzą, to żebyśmy też wiedzieli coś o państwu. I mam taką propozycję, żebyśmy ustalili, że klaśnięcie, takie jedno, oznacza tak. Dobra? Komu czytano bajki na dobranoc, jak był mały? Trzyma się świetnie, proszę, to nie będą trudne zadania. A kto to lubił? Wiem na tę salę. Kto z państwa ma dobrą koleżankę? Kto tej koleżance powiedział chociaż raz, że jest mądra? Dobra. Piękna. No, tego się trzymaj. W Chinach żyła kiedyś dziewczyna, którą wszystko interesowało. Uwielbiała matematykę, przyrodę, geografię, medycynę i poezję. Opanowała także jazdę konną, łucznictwo i sztuki walki. Imię miała Wang. Wang dużo podróżowała i chciała wszystko wiedzieć, ale nade wszystko kochała astronomię. Całymi godzinami badała planety, słońce, gwiazdy i księżyc. W owych czasach ludzie sądzili, że zaćmienie księżyca to oznaka boskiego gniewu. Wang wiedziała, że to nie może być prawda, co postanowiła udowodnić na drodze eksperymentu. W pawilonie ogrodowym postawiła okrągły stół, ziemię, a z sufitu wisiła lampa, słońce. Z boku zaś umieściła wielkie okrągłe lustro, księżyc. Następnie wprawiła te przedmioty w ruch dokładnie tak, jak dzieje się to na niebie, aż słońce, ziemia i księżyc znalazły się w jednej linii, przy czym w pośrodku tkwiła ziemia. Proszę bardzo, do zaćmienia księżyca dochodzi zawsze wtedy, gdy księżyc przesuwa się przez cień ziemi. Wang rozumiała także znaczenie udostępniania wiedzy matematycznej i przyrodniczej zwykłym ludziom. Wyrzekła się więc arystokratycznego języka i napisała prosty traktat o przyciąganiu ziemskim. Wieści o jej dokonaniach rozniosły się w cztery strony świata. W swoich wierszach Wang Zemi podkreślała często wagę równego traktowania mężczyzn i kobiet. Zosia, teraz nie mnie poprawiać, jak będę mówić. Dwukrotnie wygrała olimpiadę astronomiczną krajową. Tylko dwie dziewczyny w historii olimpiady wygrały olimpiadę. Tylko jedna wygrała ją dwa razy i zdobyła też srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej. I jak to wszystko się wydarzyło, to najczęściej Zosia pytali, i Zosia nienawidzi tego pytania, już ustaliliśmy, jak się czułaś, jak wygrałaś z tymi wszystkimi chłopcami lub jak to jest być jedyną dziewczyną? Dlaczego to nie irytujące? Nie, chyba najbardziej irytujące pytanie ze wszystkich, jakie było, to było tuż po mojej drugiej olimpiadzie. I to było, ale właściwie co ciągnie dziewczynę do astronomii? No i odpowiedź była tylko jedna, no to samo co chłopaków. No prawa fizyki są takie same dla chłopców i dziewczynek. I myślę, że no, wszyscy mamy w sobie taką ciekawość, chęć wychodzenia za pewne granice, to jest coś po prostu głęboko ludzkiego i nie ma żadnego rozróżnienia na to, co ciągnie dziewczynki, a co ciągnie chłopców do astronomii. Natomiast tutaj Justyna przed chwilą mi podrzuciła taki patent na odpowiadanie. Jak się czuję z tym, że wygrałam z tymi wszystkimi chłopakami. Justyna powiedziała, żeby zapytała, a jak ci wszyscy chłopcy się czują, że przegrali dziewczynę? Przepraszam, mogło tak być. No dobrze, nauka. No to rzeczywiście jest tak, że stereotypowo sobie myślimy, że mężczyźni, że po prostu stary człowiek łysy siedzi i tam dłubie w tych gwiazdach. Ale jednak astronomia to nie jest jedyna dziedzina, w której stereotypowo rządzą mężczyźni. Sylwio, może ty jako feministka mogłabyś powiedzieć, co my możemy robić, żeby te kobiety właśnie wyciągać gdzieś i pokazywać w świetle po prostu reflektorów, żeby nie kojarzyło nam się tylko, że to biali mężczyźni w średnim wieku rządzą się. Ja jestem świeżo po skończeniu książki, która dopiero będzie miała za miesiąc, rozmowy z kobietami, które uprawiają sporty walki, więc to też jest dziedzina sportowa, która jest bardzo zmaskulinizowana. No bo trzeba tam mieć, wiadomo, MMA, boks, cała reszta. Natomiast niewątpliwie nawet teraz w XXI wieku, kiedy na przykład boks kobiecy jest już dyscypliną olimpijską, to też nie było tak źle oczywiste, nadal jednak kojarzy się z domeną męską i pytałam się swoich bohaterek, jak one podchodzą do tego i czy rzeczywiście czują, że nadal są na takim jakby terenie
nawet nie wiem, czy męskim, ale takim nieswoim, tam przestrzeni, które nie czują się na takich samych prawach jak cała reszta, odpowiadały różnie oczywiście, tak jak różne są kobiety i różnie też się jakoś widzą swoją rolę w społeczeństwie czy w zawodzie, który wykonują, ale zdecydowanie uważały, że im więcej dziewczyn, kobiet bierze się za daną dyscyplinę, no w tym wypadku sportową, tym po prostu to jest praca taka u podstaw, bym powiedziała, co czasem jest też jakby jako oczka na ugorze nazywane, bo to trzeba no, czasem też łokciami i własną klatą gdzieś tam się pchać i pokazywać, że to naprawdę nie ma znaczenia, jeśli chodzi o płeć. Ważne są wyniki, ważna jest determinacja, co myślę, że jest jakąś taką cechą, która jest wspólna dla chyba wszystkich bohaterek tych opowieści, czy to jest astronomia, czy to jest pisanie, czy to są sztuki walki, to ta determinacja musi być niezależnie od tego, czy jest się mężczyzną, czy kobietą. Ja muszę powiedzieć, że chyba moją ulubioną z tej serii jest Frida Kahlo. A czy wy macie jakąś swoją ulubioną bohaterkę z tej książki? Mi bardzo się podobała historia Emery Earhart, którą znam już wcześniej, ale szczególnie cytat był bardzo, bardzo inspirujący. A powiesz mi to, żeby wszyscy wiedzieli? Tak, czy wszyscy wiedzą, kim jest pani Amelia? Było zaśnięcie? O, właśnie. Chyba będziemy musieli... Amelia Earhart jest lotniczką, która pokonywała niesamowicie duże dystanse i w ogóle nie bała się niebezpieczeństw i nie przejmowała się tym, że to, co robi, jest niezwykle ryzykowne. I historia skończyła się tak, że w wyniku jej ostatniego lotu zaginęła. Natomiast jej słowa są niesamowicie inspirujące, przeczytam te. Przygoda sama w sobie warta jest zachodu. I myślę, że te słowa dotyczą po prostu wszystkich historii, które są tutaj, no bo na przykład nauka też jest przygodą, która sama w sobie jest warta zachodu. Oczywiście bardzo też mi było miło zobaczyć wszystkie historie astronomek, naukowczyń, ale ta chyba była moją ulubioną. Ja może przeczytam tę Amelię. Co z Państwa na to? Czytam Amelię? Dziękuję. Ta metoda się sprawdza. Kiedyś pewna dziewczyna o imieniu Amelia zaoszczędziła dość pieniędzy, by kupić sobie żółty samolot. Nazwała go Kanarkiem. Kilka lat później jako pierwsza kobieta przeleciała samotnie nad Oceanem Atlantyckim. Lot był niebezpieczny. Mało maszyną tergały wichury i burza lodowa. Amelia żywiła się sokiem pomidorowym, który popijała z puszki przez słomkę. Po niespełna 15 godzinach wylądowała na polu jednakiej północnej, ku sporemu zaskoczeniu stada krów. Panienka z daleka? Spytał farmer. Aż z Ameryki, zaśmiała się Amelia. Uwielbiała latać i robić to, czego nikt inny dotąd nie zrobił. W końcu przyszedł czas, że na największe wyzwanie. Amelia zapragnęła zostać pierwszą kobietą, która obleci dookoła świat. Mogła wziąć tylko jedną małą torbę, ponieważ potrzebowała mnóstwo miejsca na zapasy paliwa. Jej długi lot przebiegał pomyślnie. Miała wylądować na małej wysepce Holland, ale nigdy tam nie dotarła. Podczas ostatniej rozmowy radiowej powiedziała, że przelatuje przez chmury i kończy jej się paliwo. Jej samolot zaginął gdzieś nad Pacyfikiem i nigdy go nie odnaleziono. Przed wylotem napisała: jestem świadoma zagrożeń. Chcę tego dokonać, bo chcę tego dokonać i kropka. Kobiety muszą próbować tego samego, co mężczyźni. Jeśli im się nie uda, to niepowodzenie musi stać się wyzwaniem dla ich następczyn. To teraz już wszyscy wyklasnęli na hasło przyznana Amelię, prawda? Oddaj. Ja mam oczywiście dużo ulubionych historii, pewnie każdy z nas, każdy czytając tę książkę, bo większość tych osób jest mi znana i biografii, ale one są tu przedstawione na tyle ciekawy sposób, bo są skondensowane. Każda historia to jest jedna strona, a to czasem trudno jest na jednej stronie zawrzeć tak niesamowite życiorysy. No ja wybrałam ostatnią bohaterkę, Zachę Kadzic, architeczkę, zresztą autorkę tego cytatu, który był przytoczony na początku, czyli od dziecka uważałam, że drzemie we mnie potęga. Wybrałam ją, ponieważ ona z tego opisu kojarzy mi się jako taka bezczelna baba, nawet czasem się mówi, że taka zawzięta. To jest opowieść o tym, że gdy wsiadła kiedyś na pokład samolotu i pilot obwieścił, że maszyna odleci z niewielkim opóźnieniem, wpadła w szał i zażądała natychmiastowego przeniesienia do innego samolotu.
Członkowie załogi powiedzieli, że to niemożliwe, ponieważ bagaże załadowano już do luków, ale Zacha nalegała i dobiła swego, jak zwykle. Taka właśnie była. To są cechy, które ja po prostu strasznie bym chciała mieć i mam nadzieję, że kiedy dorosnę, będę bezczelną, wykłusającą się babą. I myślę, że to każdej z nas się czasem przyda. Sylwia, ty pamiętasz, kiedy poczułaś, że jesteś taka silna, dzielna i już cały świat należy do ciebie? I czy byłaś mała wtedy? I czy to mogę? Ja nie czuję tego często. Wtedy są uczucia, które jakoś często, nie wiem, budzę się z nimi, patrzę w lustro i mówię, że jesteś zwycięzcą. Natomiast zdecydowanie musiałam coś czuć od maleńkości. Może przez tą walkę o tym zagubionym kotku jakoś tak super power do mnie weszło. Ale czułam, że będę na pewno robiła rzeczy. Ja nazywałam to przez długi czas, że nie będę miała normalnej pracy. I to oczywiście jest deprecjonujące jakby pracę, którą wykonuję obecnie, twórczą, to jakby to było nienormalne, ale w pewien sposób to nie mieści się w kanonie od do. Nie mieści się w kanonie mamy szefa nad sobą, czy szefową. I no, w jakiś sposób też wymaga ode mnie takiej samodyscypliny i całej reszty, ale też wymaga no, egocentryzmu jakiegoś na jakimś na tym etapie, przynajmniej tym początkowym, to znaczy takiej wiary, że to, co się robi, jest nie tylko słuszne i dobre, ale być może lepsze od innych, a to są cechy, które zwykle kojarzą się z osobą, nie wiem, zrozumiałą, z pewną siebie, na pewno nie dziewczynką, to znaczy raczej ta skromność versus właśnie takie poczucie, że to, co robię, ma sens, to są czasami przeciwległe bieguny, więc bardzo długo musiałam walczyć ze sobą gdzieś w środku głowy między tym poczuciem, że kurczę, naprawdę to mi wychodzi, a tym, że o Jezu, nie powinnam tak mówić, Boże, przecież powinnam mówić, że jestem beznadziejna i nie umiem pisać, nic nie umiem właściwie. I wtedy ruszałam na tą dziewiątą debila. I musiałam długo, długo, właśnie nie tyle się sama utwierdzać w tym, że to, co robię, jest okej, okay, tylko właśnie utwierdzać się w tym, że myślenie o tym, że to, co robię, jest okej, okay, jest okej. Okay. I teraz Zosia do ciebie, to będzie pytanie. I ta chwila musiała nadejść. Bo Zosia ma od tygodnia planetoidę swojego imienia. Wiedziałam, że Zosia się nie ucieszy, że każe jej o tym mówić. Ale nic, żebyś mówiła, jak to jest mieć planetoidę. Tylko chciałabym, żebyśmy skorzystali z okazji, żebyś powiedziała Państwu, jak to działa. Jak działają odkrywcy planetoid? Kto decyduje o tym, że planetoida ma imię Zosi Kaczmarek albo Sylwii Chudnik może kiedyś? Jak to Zosia się zachowuje? Tak, i jak to Zosia się zachowuje? No to może zacznę teraz, jak się zachowuje. Otóż mam potwierdzone na piśmie, że mam wysoką ekscentryczność. Ekscentryczność w astronomii to jest taki planet, który mówi o tym, jak wydłużona jest orbita, czyli czy jest takim porządnym kołem, czy może takim jajkiem. I właśnie moja jest bardzo wydłużona. Tak co rok i 4 miesiące ze zbliżam do Ziemi, a później sobie odlatuję coś. Jak działa odkrywanie planetoid? Cóż, jest parę projektów takich bardzo dużych, jak na przykład ASTAS, ale to jest taka dziedzina astronomii, gdzie amatorzy cały czas mogą mnóstwo zrobić, bo do przejrzenia są ogromne kawałki nieba. Jedną z takich grup odkrywców są Michał Żołnowski i Michał Pusiak. I właśnie postanowili, że planetoida będzie taką specjalną nagrodą za tę olimpiadę. Razem ze mną otrzymała też nazwę planetoida Żołnowska od żony jednego z odkrywców, która jest lekarką. Pracuje nad właściwościami medycznymi kanabinoidów. Właściwie odkrywcy mają dużo wolności, jak mogą nazwać swoją planetoidę. Te, które są odkrywane tak masowo w tych dużych projektach, to dostają właściwie tylko numerki, to nie jest ciekawe. Natomiast kiedy amatorzy odkryją coś swojego, no to mogą po prostu wpłynąć z inwencją twórczą i planetoidy są bardzo często nazywane po ludziach, no ale zaraz też są po miejscach, na przykład jest planetoida Toruń, mojego ukochanego miasta. No dobrze, ale jakbyście się znalazły w tej książce, to co byście chciały, żeby było o was napisane? Jakbyście miały sobie tak wymarzyć? No.
Nagroda Nobla, czy czołowe dzieła. Tak, zdecydowaliśmy, że pod tym naszym spotkaniu musimy uzupełnić ostatnią stronę. No to jest trudne, każdy, kto pisał jakiś swój skrócony życiorys, wie, że to jest jednak taki element trochę żenady, bo trzeba zrobić the best of, właściwie brzmi to trochę jak taka mowa pogrzebowa, krzyknęła i coś tam. Mi się czasem to zdarza, jak na przykład jestem na spotkaniach autorskich i ktoś się za bardzo przygotuje, wtedy mówię jakby wszystkie te rzeczy, które się zrobiło, i to naprawdę jest nieznośne, kiedy to się tak zgromadzi, bo czuję, że właśnie już była w trumnie. Natomiast może dlatego to jest dla mnie nieznośne, bo jednak trudno też sobie słuchać takich rzeczy, bo to się zazwyczaj mówi nie o porażkach, tylko o nagrodach i sukcesach. A po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i czujemy zażenowanie. I trochę tak jak zazwyczaj, kiedy nie wiem, koleżanka komplementuje naszą sukienkę, czy to jak wyglądało, to mówię, o Jezu, przestań, sukienka stara z Rupeksu, a ja w ogóle zarażam tu pryszcza. Że nie jesteśmy w stanie przyjąć komplementów, czy po prostu przyjąć tego, że ktoś mówi super, bardzo fajnie, zrobiłaś to, dostałaś taką nagrodę, taki stypendium. Więc jeżeli miałabym sama napisać historię, a takie jest zadanie, napisz swoją historię, zaczyna się jeszcze to zadanie od pewnego razu, więc pewnie poszłabym w jakąś taką bajkę, że pewnego razu była sobie dziewczynka na warszawskich Bielanach, która, i tutaj by się zaczynało, która pisała swój pamiętnik, i coraz częściej zaczynała pisać wiersze i opowiadania i zawsze chciała być Madonną i wierzę, że jeszcze to się kiedyś uda. A potem poszła do... a potem spotkała punków i zaczęła żyć własnym życiem. No i tak by się jakoś to zaczynało. Z narysowaniem portretu miałabym problem, ale też bym z tego wybrnęła, bo już się nauczyłam, że czasami trzeba w końcu coś zrobić i nie słuchać swojego wewnętrznego krytyka i też nie przejmować się tym, że ktoś może powiedzieć, że to jest na przykład brzydko narysowane, bo to byłby mój własny portret. Więc może rzeczywiście cię wykonać obecnie. Kto z Państwa chciałby przeczytać o Madonnie z Bielan? Dobra, pokażę Wam potem na portret.